Cześć, witajcie, to jest kolejny odcinek podcastu hmm, właściwie nazwanego moim imieniem i nazwiskiem Maciej Łuczek. może w przyszłości wpadnę na jakiś bardziej kreatywny pomysł, no ale jak personal brand no to na całego, prawda? Ten odcinek będzie. Hmm, jest właściwie dedykowany osobom, które już mają pewną praktykę z pałacem pamięci. Czyli. Troszeczkę już tego tematu liznęły, może poprzez moje filmy, a może poprzez własny research, wiedzą mniej więcej, na czym Pałac Pamięci polega. Ja takim krótkim tytułem wstępu postaram się przypomnieć osobom, które, hmm, a właściwie nauczyć się od nowa, tak pokrótce osoby, które w ogóle nie wiedzą, czym jest Pałac Pamięci. Pałac Pamięci to jest metoda zapamiętywania poprzez umieszczanie skojarzeń do informacji w różnych znanych Ci miejscach. Na przykład, no dzisiaj właśnie podam przykłady, ale powiedzmy, że zacznę od pierwszego Twoje mieszkanie. Wizualizujesz sobie Twoje informacje jako obrazy, na przykład myślisz sobie, że hipokamp może Ci się kojarzyć z hipopotamem, więc takiego hipopotama sobie wyobrażasz przy jakiejś stacji Twojego mieszkania, i powiedzmy, masz takich informacji 10-20-30, szukasz 10-20-30 stacji w Twoim pałacu pamięci, w Twoim mieszkaniu. Powiedzmy, że to jest slef, umywalka, lodówka, jakieś łóżko, i tam umieszczasz właśnie tego typu reprezentacje informacji, które są abstrakcyjne, a my zamieniamy je na obrazy. I jeżeli brzmi to dla Ciebie zbyt zawile, to polecam Ci materiały z mojego kanału YouTube. Tam znajdziesz dokładne wyjaśnienie, ćwiczenia um, i oczywiście polecam Ci pobranie PDF-a, darmowego PDF-a, maciejuczek.com ukośnik PDF, www.maciejuczek.com ukośnik PDF. Tam możesz sobie znaleźć materiał, który totalnie, totalnie wyjaśni Ci, czym są skojarzenia i jak te skojarzenia umieszczać w Pałacu Pamięci. A tymczasem... Tytuł tego odcinka to jest 10 pomysłów na Pałac Pamięci. Podam Ci tutaj 10 różnych patentów na to, jak można szukać lokalizacji do swoich Pałaców Pamięci, aby właśnie umieszczać różne maści informacje w różnej ilości, w różnym stopniu zaawansowania. I jak już wspomniałem, dobrze jest zacząć swoje pierwsze pałace od własnego mieszkania. Tutaj traktujemy to jako punkt numer jeden. Własne mieszkanie. Przy czym te własne mieszkanie też, tak trochę w cudzysłowie, bo tak naprawdę to może być mieszkanie Twojego znajomego, Twoich rodziców, Twojej siostry, brata, kogoś z Twojej rodziny gdzieś, gdzie podróżujesz. To może być mieszkanie wujka, ciotki, babci, dziadka. I zobacz tak naprawdę, ile już się mnoży pomysłów pod hasłem mieszkanie. Bo to może być równie dobrze jedno mieszkanie, a tak naprawdę na podstawie tego, co powiedziałem, już możesz sobie ułożyć 10-20 lokalizacji, po kilkadziesiąt stacji przynajmniej. W mojej kawalerce tak naprawdę znajduję 20-30, może 40 stacji, jakbym tak się bardzo postarał. Natomiast takie większe mieszkanie to już jest duży potencjał. To jest kilkadziesiąt stacji przynajmniej. Jak są dwupiętrowe, to. Nawet można w takim domu jednorodzinnym znaleźć myślę trzycyfrową liczbę, jak się już jest takim mnemonistą, high level, oczywiście, że już się potrafi dobrze tymi mnemotechnikami operować. Także mieszkanie. Mieszkanie to jest takie miejsce, od którego ja proponuję zacząć, jest najprostsze, najbardziej wyraźne, od razu mamy je na wyciągnięcie ręki, możemy sobie sprawdzić swoje stacje, nie trzeba się tutaj bardzo gimnastykować naszą wyobraźnią. I to jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Dla osób, które pracują, polecam wykorzystywać swoje biuro. Tak, ja tworzyłem pierwsze połaty pamięci w swoim biurze ówczesnym. Jak się uczyłem do egzaminów na studiach, to właśnie wizualizowałem sobie informacje w moim miejscu pracy. Wyobrażałem sobie, że wchodzę do całego budynku. Przyznam się, że to było Warsaw Trade Tower w Warszawie. I całą ścieżkę od początku aż do biura. Aż do biura, i tam wszystkie lokalizacje: od recepcji po każde pomieszczenie z Open Space'a, po kuchnię, łazienkę, etc. Też się ładnie namnożyły stacje. Tam sobie też pamiętam, wykorzystałem stołówkę nawet na jednym piętrze, więc to nie było tylko to biuro stacji było dużo, możliwości było dużo, jeżeli pracujesz w dużym biurze, w małym biurze każde możesz wykorzystać do mniejszej lub większej ilości informacji, jak masz home office no to trochę gorzej, bo tutaj już mieszkanie masz wykorzystane przez punkt pierwszy oczywiście, ale jeżeli kiedykolwiek pracowałeś w biurze to możesz sobie wrócić wspomnieniami do tego momentu jakby tak i przypomnieć sobie te poszczególne elementy otoczenia, bo tak naprawdę tutaj taki protip ode mnie nie muszą być te wszystkie miejsce tak w 100% autentycznie oddane w Twojej wyobraźni, bo jak sobie przypomnisz 70% nawet jakiejś przestrzeni, nawet 60%, to wyobraźnia doklei całą resztę. I to nie musi być zgodne z rzeczywistością, bo już taki spoiler mały, jeden z punktów będzie do, dotyczył tworzenia miejsc w wyobraźni. Ona naprawdę daje radę. Wyobraźnia człowieka jest bardzo, bardzo silnym narzędziem, co podkreślał chociażby Einstein, prawda? Że ona daje radę, więc nawet Twoje biuro z przeszłości też się może sprawdzić jako taki pojemnik na skojarzenia. Kolejnym elementem naszej top listy super pomysłów na pałac pamięci jest budynek szkoły. Tym razem coś dla studentów, uczniów, rodziców, dzieci. Jeżeli macie w swoich wspomnieniach albo aktualnie chodzicie do szkoły, to wasz budynek szkolny jest świetnym miejscem na przechowywanie informacji w Pałacu Pamięci. Na przykład Alex Mullen wielokrotnie chwalił się, że informacje do zdawania egzaminów na medycynie przechowywał w jednym ze swoich byłych liceów. I tam właśnie trzymał różne informacje takie medyczne, kodował sobie w ten sposób informacje wykorzystując przestrzeń z Takiej jego ukończonej szkoły wcześniejszej. Więc jak najbardziej można to być: podstawówka, gimnazjum, liceum, studia. Każdy typ budynku szkolnego się nada, bo tak naprawdę każdy typ jakiego, jakiegokolwiek budynku się nada. Jeżeli mamy w nim jeszcze jakieś wspomnienia, kontekst, to jest tym lepiej. Także punkt numer trzy: budynek szkoły jak najbardziej. Polecam. Ze wspomnień albo aktualny budynek, albo jakiś nowy budynek, powiedzmy, że jesteśmy rodzicem, chodzimy na wywiadówki, to też możemy wykorzystać taki budynek, aby ten Pałac Pamięci sobie stworzyć. No i punkt numer cztery. Jeden chyba z moich ulubionych, bo zacząłbym go od gier wideo. Moje pierwsze Pałace Pamięci tworzyłem w grze Counter-Strike. Zawsze mam dylemat, czy to dobrze wymawiam, ale na szczęście. Ale na wit mnie nie słucha. Mam nadzieję, że nie będzie przypału. Nikt mnie tutaj nie ukaże, jak powiedziałem źle. Um, Counter Strike jest grą, której faktycznie przechowywałem takie moje pierwsze informacje, zapamiętywane w sposób mnemotechniczny, nazwijmy to. I uczyłem się do egzaminów właśnie na mapie Dead Dust 2, chociażby. Kto grał, ten wie. Najbardziej klasyczna mapa. Utknęła w pamięci mi bardzo mocno. A przy okazji mogłem sobie na bieżąco odtwarzać tę mapkę. Na żywo, tak, w czasie rzeczywistym. I kodowałem sobie informacje. Tutaj przy respie jest informacja A, tam przy skrzynkach jest informacja B. I tak sobie leciałem do psychologii emocji, i motywacji. To był egzamin z emocji i motywacji. Wykorzystałem sobie 3-4, może nawet 5 mapek z CS-a wtedy do różnych typów egzaminów. I świetnie to działało. Ja jestem graczem, więc przestrzenie z gier są dla mnie bardzo, bardzo znajome. Czuję się tam jak ryba w wodzie. Jeżeli ty graczem nie jesteś, to oczywiście może być to dla ciebie trochę mniej przyjazne środowisko. Niemniej, jeżeli czytasz książki na przykład, to możesz także wykorzystywać przestrzenie z książek. Lubisz Harry'ego Pottera, możesz wykorzystać Hogwart na przykład jako pałac pamięci. Dlaczego nie? Możesz wykorzystywać miejsca z filmów, z tego typu źródeł. Oczywiście, jak najbardziej. Mogą być to nawet obrazy. Masz ulubione obrazy, arcydzieła, dzieła sztuki. Możesz także wykorzystać je jako pałac pamięci. Oczywiście najlepiej, gdy miejsca są w 3D, bo zdecydowanie ciężej jest stworzyć chociażby pałac pamięci w grze Super Mario, jak obraz jest w 2D. Ale zawsze ten obraz w 3D można sobie trochę. Wymyślić na bieżąco, jakby tak, czyli ta monaliza może jednak widziana jest z innych perspektyw. To jest trochę wyższa, wyższa liga, ale jest to jak najbardziej do zrobienia. Niemniej chcę tylko pokazać Ci, że da się używać przestrzeni takich bardziej fikcyjnych również w pałacach pamięci, żeby je wykorzystywać do pałaców pamięci. Kolejnym elementem naszej listy jest kawiarnia, pub, ulubiona restauracja miejsce, do których często chodzimy na spotkanie towarzyskie na takie osobiste wyprawy, żeby się pouczyć popracować przy laptopie. Oczywiście z logiem maka, żeby ładnie tutaj wyglądało w kawiarni, jak wszyscy patrzą, jak pijemy kawę. Um, takie miejsca również się nadają. Jak chodzimy w regularnie do jakiejś kawiarni, to jak najbardziej możemy sobie wykorzystać tę przestrzeń do Płacu Pamięci. Znamy ją dobrze, wiemy o każdym zakątku, wiemy gdzie jest lada, gdzie są krzesła, stoły, gdzie są poszczególne elementy, gdzie jest nie wiem, maszynka do kawy w tym miejscu, gdzie są jakieś tam tablice, cokolwiek. Mamy tam spokojnie potencjał na 10-20 stacji bez problemu. Jak jest taka typowa sieciowa kawiarnia, nawet więcej, bo często te wszystkie Costa, Cafenero Nero i tak dalej, to, to mają dużo, dużo naprawdę pojemności. Także bardzo fajna możliwość. Jak często chodzisz na kawę, na herbatki, to polecam, polecam bardzo, bardzo. Ale się zdublowałem. Polecam, polecam bardzo, bardzo. Never mind. Lecimy dalej. Kolejny punkt to jest Twoja okolica i przez to rozumiem na przykład hmm, chodnik wokół Twojego bloku, jakiś las w pobliżu Twojego bloku. U mnie jest na przykład bardzo fajny las, który mógłbym wykorzystać. Parking, jakieś wszelakie, wszel wszelkiej maści takie pomieszczenia wokół Twojego budynku. Można nawet klatka schodowa, schody, poręcze, skatepark obok Twojego miejsca zamieszkania, plac zabaw, cała Twoja okolica jest do Twojej dyspozycji, jeśli chodzi o Pałac Pamięci. Jeżeli nie masz dobrej pamięci do Twojej okolicy, chcesz trochę się wesprzeć, to bardzo Ci polecam chociażby Google Mapsa. To narzędzie jest często wykorzystywane przez ludzi posługujących się Pałacem Pamięci, żeby właśnie szukać sobie tam różnych stacji do swojego własnego. Pałacu, więc twoja okolica jak najbardziej się nada, masz z nią kontekst, masz z nią fajne wspomnienia, a możesz jak najbardziej tworzyć tam kotwice pamięciowe. Następnie coś, myślę, mało typowego, na co może nie każdy wpada, możecie wykorzystywać, możesz wykorzystywać akwarium, terrarium, klatkę chomika. Jak masz jakieś zwierzątko w twoim mieszkaniu, to zwykle to zwierzątko ma swoje swoją przestrzeń. I tę przestrzeń możesz jak najbardziej wykorzystać jako pałac pamięci. Na przykład wejście do klatki omika to jest stacja pierwsza, koło wrotek yy, to, to koło kręcące się tak, to jest stacja druga. Jakiś tam narożnik stacja trzecia, kolejny narożnik stacja czwarta, pojemnik na wodę stacja piąta. Możesz sobie jeszcze coś tam wymyślić więcej, będziesz miał 7, 8, 9, 10 stacji bez problemu. Bardzo fajny pomysł, jak też masz dużo terrariów, hodujesz pająki albo tego typu stworzenia też możesz spokojnie wykorzystywać. Akwarium również, często akwarium sobie urozmaicamy jakieś kamienie, kamyczki, bursztyny, jakieś roślinki. Też to mogą być jak najbardziej stacje w naszym pałacu pamięci. I zobacz, jesteśmy już właściwie za połową tej listy, a spokojnie z każdego punktu mógłbyś wydobyć 3, 4, 5 różnych patentów, i to ci daje naprawdę potencjał taki, że po całej tej liście mogę śmiało stwierdzić, że jak ktoś mówi mi, że te tysiąc informacji, czy 2000 informacji jest bardzo ciężko zakodować. Naprawdę na luzie jest na to przestrzeń, tylko musimy się wokół siebie trochę bardziej rozejrzeć. Ok, kolejne miejsce jest dla ludzi, którzy często podróżują, myślę najbardziej ciekawe. Jak jeździsz w jakieś miejsca, zwiedzasz zamki, zabytki, jaskinie, budowle, um, jakieś ciekawe takie miejsca dla turystów. Jak najbardziej możesz wykorzystać je na pałac pamięci. Możesz zrobić zdjęcia, a możesz sobie potem odpalić znowu jakiegoś Google Mapsa, albo po prostu zdjęcia z tego zabytku nagrane przez kogoś w internecie z GoPro, wpisać sobie na YouTubie. Ja tak się uczyłem właśnie z gier wideo, wpisywałem sobie Dedas 2 Gameplay na przykład na YouTubie. I tak sobie właśnie klatkowałem i sprawdzałem, gdzie mogę znaleźć stację. Tak samo można zrobić z, na przykład z widokiem z GoPro, z jakiejś budowli, z jakiegoś zamku, z jakiejś jaskini, gdy ktoś był w podróży. Bo dlaczego nie? Jest potencjał na wiele stacji, przy okazji potencjał fajny, bo wspierany dobrymi emocjami z wakacji. Hotel, motel, w którym spałeś, A punkt tutaj już będzie trzeci od końca. jak na przykład też podróżujesz. To często mieszkasz sobie w jakimś hotelu, w jakiejś willi na przykład jak jesteś, nie wiem, w wiśle na wakacjach, chociażby jakieś takie wakacje miałem to możesz też takie miejsce wykorzystywać jako pałac pamięci, różne pomieszczenia, stołówkę, swój własny pokój, apartament, jak najbardziej jest tam, myślę, taka sama zasada jak z mieszkaniem, z biurem, z budynkiem szkoły śmiało można z tego sobie wynieść dużo stacji, dużo pojemności dla Twoich pałaców pamięci. I to właściwie była pozycja dziewiąta, bo jako pozycję numer dziesięć proponuję ci lokalizację stworzoną zupełnie od zera. I to jest coś, co ja jakby omawiam, a jednocześnie tak trochę przymykam moje sceptyczne oczko. To znaczy, ja sam niezbyt często, a właściwie prawie w ogóle nie korzystam z tego pomysłu, chociaż myślę o jego wdrożeniu, bo są badania mówiące o tym, że. Inwestowanie w wyobraźnię na takiej skali właśnie dobrze nam robi, ale jest to bardzo wymagające. To znaczy znam osoby, które tworzą od zera całe połace pamięci, jakby w ogóle nie posiłkując się rzeczywistymi przestrzeniami, tylko od zera tworzą swoją własną wirtualną przestrzeń w głowie i mają tam stałe stacje, stałe pomieszczenia, stałe pomieszczenia, które zapełniają informacjami, których chcą się nauczyć zapamiętać. Albo są sportowcami pamięciowymi, i właśnie to im pomaga, bo nie muszą w koło szukać tyle miejsc z rzeczywistości. Jest to ciekawy patent, natomiast tak jak mówię, bardzo wymagający i polecam stosować go wtedy, kiedy jesteś już obyty, masz praktykę z rzeczywistymi miejscami, bo wtedy powinno być ci łatwiej, gdy znasz już całą metodykę. I powiedziałem wcześniej, że hotel jest trzecim miejscem od końca, bo mam tu jeszcze taki mały bonus. Co można zrobić, żeby jeszcze więcej stacji móc mieć z każdego pomieszczenia, które zaproponowałem w tej liście, możesz wykorzystać taki sprytny patent, który ja nazywam zmianą konfiguracji danego pomieszczenia, albo dodaniem pewnych warunków atmosferycznych, czy jakichś takich jeszcze innej maści. Mianowicie, możesz sobie wyobrazić na przykład Twoje mieszkania, jeszcze raz. Ale w innej konfiguracji. Powiedzmy, że Twoje mieszkanie w trakcie pożaru, albo Twoje mieszkanie w trakcie śnieżycy, albo Twoje mieszkanie w trakcie powodzi, albo Twoje mieszkanie w trakcie wichury, albo Twoje mieszkanie w trakcie deszczu. Zobacz, ile jest tutaj różnych pomysłów. Może być nawet Twoje mieszkanie w innym kolorze światła, Twoje mieszkanie do góry nogami. Coś na tej zasadzie, jeżeli jesteś w tym dobry, to to ci daje potencjał na zwiększenie pojemności pałacu pamięci razy. 5, 6, 7, w zależności od Twojej wyobraźni, prawda? Naprawdę to ten mały trick pozwoli, pozwoli Ci nieźle zwiększyć pojemność, nieźle zwiększyć potencjał Twojego pałacu pamięci. Jeżeli chcesz go wykorzystać kilkukrotnie, a obawiasz się, że zatrze Ci się używanie go na różnych typach informacji, mimo wszystko, no to właśnie taka zmiana konfiguracji, zmiana efektów w tym pomieszczeniu pozwoli Ci na niezłe wyniki. Czyli takie dodanie czegoś więcej, jakiegoś ognia, płomienia, wody, czegokolwiek. I to możesz zrobić w przypadku każdej, jakby um, każdego rodzaju pałacu pamięci. Może to być znowu biuro, może to być budynek szkoły, mapa z gry wideo. Um, nawiasem mówiąc, często mapy z gry wideo, właśnie chociażby w CS-ie. Są takie, że jest wersja na przykład śnieżna, jest wersja zwykła, wersja klasyczna, wersja nowa i zobacz, tu już masz znowu kilka pomysłów na pałac pamięci. Pozornie wydawałoby się, że ten sam, a jednak jest inny. Nasz mózg to odróżniania, więc tutaj naprawdę polecam, bo bardzo fajny trik. Tym samym jesteśmy już na końcu listy. Ja Ci bardzo dziękuję za Twój czas i oczywiście zachęcam jeszcze raz do pobrania PDF-a www. Łuczak przez L. .com, ukośnik PDF, tam jest darmowy PDF do pobrania, taki mini e-book, w którym tłumaczę jeszcze raz na chłopski rozum, bardzo prostym językiem, jak się robi skojarzenie, jak się robi pałac pamięci. Bardzo fajna, prosta rzecz, która usprawnia nasze życie, pozwala nam efektywniej zapamiętywać poprzez umieszczanie informacji w znanych nam miejscach. Jeżeli ten podcast uważasz za wartościowy, będę wdzięczny, jeśli podzielisz się nim z resztą, możesz zrobić screenshota, umieścić na Instastory, możesz opublikować na Facebooku jeżeli słuchasz na YouTubie, dać łapkę, subskrybować, bardzo będzie mi miło. Każda informacja zwrotna, nawet krytyczna, jest dla mnie bardzo wartościowa, bo pozwala mi się po prostu rozwijać. Tymczasem dziękuję Ci bardzo. To był Maciej Łuczak i zachęcam Cię do lepszej pracy ze swoją pamięcią.